Cześć, witam Cię serdecznie, nazywam się Krzysztof Król i dzisiaj chcę opowiedzieć Ci o 15 powodach, przez które jesteś sam. Jeśli od dłuższego czasu nie możesz sobie znaleźć partnerki czy partnera, jeśli od dłuższego czasu właśnie doskwiera Ci samotność, ten film będzie idealny dla Ciebie. Zapraszam więc! Na konsultacjach, które prowadzę i teraz z uczestnikami wyzwania 90 dni, czy nawet innych naszych kursów, czy wcześniej w przypadku innych projektów, w przypadku szkoły relacji damsko-męskich Perfect Dating, zgłasza się mnóstwo osób. Mnóstwo osób, które zarówno albo mają jakieś problemy, stoją przed jakimiś wyzwaniami w swoim obecnym związku, małżeństwie, albo po prostu są samotni i chcieliby coś z tym zrobić. Ja sam wiem, z czym to się wiąże, ponieważ no, w swoim młodym życiu absolutnie nie miałem pojęcia, w jaki sposób tworzyć związki. Byłem właśnie bardzo samotny. Będąc nastolatkiem, nie mogłem sobie przez dłuższy czas znaleźć dziewczyny, chociaż bardzo chciałem. I dlatego też moje życie potoczyło się tak, a nie inaczej. Bo w pewnym momencie podjąłem decyzję, że po prostu muszę się tego nauczyć i zdobędę każdą wiedzę, jaka jest na świecie na ten temat, żeby właśnie ten obszar mojego życia raz na zawsze został ogarnięty. Dzisiaj chcę przekazać Ci właśnie kilka bardzo ważnych porad w tym filmie na temat tego, jakie rzeczy na pewno przeszkadzają Ci w tym właśnie, żeby znaleźć sobie partnerkę. Chciałbym od razu, żebyś zaczął podczas tego filmu notować sobie właśnie punkty, które Ciebie dotyczą, tak żebyś mógł zacząć nad nimi pracować, żeby ten film nie był tylko dla Ciebie kolejnym jakimś filmikiem na YouTubie, który przesłuchasz, ale żeby był drogowskazem, nad czym warto popracować. Również na końcu tego filmu przygotowałem dla Ciebie trzy rzeczy, które nie są przeszkodą, a jestem przekonany, że wydaje Ci się, że właśnie to one są główną przeszkodą w tym, żeby zdobyć fajną partnerkę. Więc oglądnij koniecznie ten film do końca, na końcu będą no właśnie te trzy rzeczy, które obalą Twoje pewne jakieś stereotypy. Zacznijmy od pierwszego tematu. Pierwszego tematu, który właśnie przeszkadza Ci, żeby zdobyć partnerkę, żeby ta miłość w Twoim życiu zagościła, czy w ogóle związki. Boisz się poznawać innych ludzi. Boisz poznawać się nowych ludzi. Masz lęk przed tym, że ktoś, na przykład jeśli podszedłbyś do obcej dziewczyny na ulicy, to ona Cię odrzuci, że tworzą się scenariusze w Twojej głowie, że ona mogłaby w jakiś sposób cię skrzywdzić, bo właśnie skrzywdzić Twoje ego, że odpowiedziałaby Ci coś złego, wyśmiała Cię, czy inni ludzie patrząc na to Cię wyśmieją. Więc boisz się po prostu poznawać innych ludzi, czujesz się niekomfortowo, starasz się tego unikać za wszelką cenę. No ale przecież, żeby znaleźć sobie jakiegoś partnera czy partnerkę, no to człowiek musi tych ludzi poznawać. Nie da się tego przeskoczyć. Nikt nie będzie za Ciebie zapoznawał się z innymi ludźmi, chodził na randki, podrywał kogoś innego, więc jest to tylko i wyłącznie w Twojej gestii. Nikt nie jest w stanie Ciebie tutaj zastąpić, więc po prostu musisz ten swój strach pokonać. Uczymy tego i w wyzwaniu 90 dni, i właśnie w kursach Perfect Dating. Więc masz materiały konkretne, które pozwolą Ci nad tym pracować. Rzecz druga, masz kompleksy. Co to są w ogóle kompleksy? Kompleksy to są przeważnie jakieś dostrzegane przez nas wady w naszym ciele, które w ciele czy w zachowaniu, które no sprawiają, że Ty cały czas się na nich skupiasz. Cały czas boisz się w ogóle pokazać innym ludziom, bo uważasz, że oni wszyscy też te Twoje kompleksy dostrzegają. Ludzie mają różnorakie kompleksy i w większości są one zupełnie nieuzasadnione, że na przykład ktoś ma uszy odstające, ktoś ma, dziewczyna ma jedną pierś niżej od drugiej, facet ma jedno jajko wyżej od drugiego i tego typu rzeczy, które są zupełnie normalne w ludzkim ciele, które nie jest symetryczne. Niemożliwe, żeby było symetryczne. Zawsze mamy, ja ostatnio jak miałem problem właśnie z kręgosłupem przy treningach do Ironmana, zrobili mi prześwietlenie całego mojego ciała i okazało się, że mam tam nogę o 1 cm, jedną od drugiej dłuższą. I też się przeraziłem na początku, Jezus Maria, to jak kaleka chodził w ogóle, kuśtikał jak jakiś Quasimodo, a później mi lekarz mówi, że to zupełnie normalne, że nikt nie ma tak, żeby mieć idealnie równe nogi, idealnie równe ręce, czy idealnie właśnie symetryczne ciało. Wręcz spróbuj sobie zrobić eksperyment tutaj i weź swoją twarz od przodu, wrzuć ją w Photoshopa i spróbuj odbić względem połowy, lewej lub prawej. Zrobić właśnie idealną symetrię. Zobaczysz, że będzie to wyglądać bardzo dziwnie. Nikt z nas nie ma idealnego ciała, każdy z nas ma jakieś swoje wady i nie warto się nimi w ogóle przejmować. Nie warto się nimi przejmować, bo prawdopodobnie nikt ich nigdy w Twoim życiu nie dostrzeże oprócz Ciebie, bo przecież nikt nie siedzi i nie gapi się w Twoje ciało cały czas w lustrze, patrząc na nie.
I to jest zupełnie nieistotne. Jedyna rzecz, którą te kompleksy powodują, to to, że tracisz swoją pewność siebie i w kontakcie z drugą osobą wychodzisz jako osoba właśnie niepewna, jako osoba, która uważa, że jest gorsza, która od razu wysyła te sygnały wszystkie werbalne i niewerbalne ludziom naokoło, że coś jest z nią nie tak. I zwracając uwagę na te wszystkie rzeczy, bo przeważnie taki człowiek właśnie jakby próbuje wyprzedzić pewną rozmowę, więc zwraca uwagę, dziewczyna na przykład mówi, no bo ja mam takie małe piersi, bo ja mam płaski tyłek, albo mam za duży tyłek i w ogóle, i tym samym zwraca uwagę na przykład mężczyzny, albo w drugą stronę, na ten swój jakiś, na jakąś swoją małą wadę, której być może on by nie dostrzegł, ale później w jego głowie też to się zaczyna to ziarenko kiełkować, no bo przecież skoro ona o tym mi powiedziała, to faktycznie może w tym jest jakiś problem, ona przecież zna siebie najlepiej. Więc skoro ona uważa, że ma za duży tyłek, to faktycznie ma za duży tyłek, to po co ja się z nią będę spotykał? Tak właśnie działają kompleksy, musisz się koniecznie ich pozbyć, tego też w wyzwaniu uczymy. Punkt trzeci. Nie masz pracy. Nie masz pracy i nie chodzi mi tutaj zupełnie o to, że zarabiasz mało pieniędzy albo nie zarabiasz ich w ogóle, tylko o to, że nie masz po prostu swojego zajęcia, jakiegoś biznesu czy pracy. Nie jesteś wtedy osobą atrakcyjną dla kobiety. Dlaczego tak się dzieje? No bo kobieta ma genetyczne przystosowanie do tego, żeby wybierać swojego partnera, biorąc pod uwagę pewne minimalne kryteria. To nie jest to, że ty masz być bogatym człowiekiem, o tym jeszcze będę mówił, tylko to, że ty powinieneś być w stanie utrzymać siebie i jakąś w przyszłości rodzinę. Kobieta genetycznie, ona patrzy po prostu, ma to w sobie zakodowane, żeby patrzeć, zanim na przykład pójdzie z tobą do łóżka, czy jesteś facetem, który będzie w stanie później ją ewentualnie otrzymać, jakby się jakaś wpadka zdarzyła, czy coś, czy byście stworzyli jakiś dłuższy związek, małżeństwo, to czy to będzie jakiś z ciebie facet, który będzie potrafił normalnie się tą rodziną zaopiekować, czy będzie jakaś fajtłapa, która będzie siedzieć w domu, oglądać telewizję, a kobieta będzie musiała za niego wykonywać wszystkie jej obowiązki domowe i zajmować się finansami i zarabiać na dwa etaty i jeszcze niańczyć dzieci. Więc dziewczyny na to patrzą, więc powinieneś mieć w życiu swoim jakieś zajęcie, jakieś swoje pasje, jakieś hobby, którym będziesz mógł właśnie pokazać tej kobiecie, że jesteś człowiekiem odpowiedzialnym, z którym ona będzie chciała stworzyć związek. Jak jesteś młodym człowiekiem, który jest może w liceum czy na studiach, to również powinieneś mieć jakiś swój plan na przyszłość, żeby zakomunikować tej kobiecie, że faktycznie nie będziesz po prostu tym panem Fertkiem kiepskim, który siedzi cały czas na kanapie i nic nie robi. Kolejna rzecz, czwarta, nie dbasz o swoją higienę. Nie dbasz o swoją higienę, to jest bardzo ważna rzecz. Ja zawsze trochę czuję się zażenowany, że muszę w tych naszych filmach o tym opowiadać, natomiast z doświadczenia życiowego, obserwując po prostu niektórych ludzi, zauważyłem, że faktycznie niektórzy mają z tym problem. Problem z tym, że mają nieobcięte paznokcie, są wiecznie nieobstrzyżeni, nieogoleni odpowiednio, śmierdzą, bo się za rzadko myją, bo nawet jak człowiek się poci, ja się dużo pocę tutaj w Tajlandii, ale biorę prysznic przynajmniej raz, a przeważnie dwa razy dziennie, albo czasem i więcej razy, zależy od dnia i wtedy człowiek po prostu nie śmierdzi, jak nie jesz gównianego jedzenia, które by powodowało właśnie, że te wszystkie toksyny później z ciebie parują, jak nie jesz czosnku, bo to też nie jest wskazane na randkach i jeśli właśnie często się myjesz, to nie masz opcji, żebyś w ogóle śmierdział. Nie ma takiej opcji, bo człowiek śmierdzi wtedy, kiedy jego pot zaczyna gnić, kiedy zaczyna fermentować, czy tam pleśnieć, nie będę się tu zagłębiał, i wtedy po prostu zaczyna to brzydko pachnieć, więc człowiek, który śmierdzi, wiadomo, że nie mył się od jakiegoś czasu, albo noci jakieś stare, przepocone ubrania. Pamiętaj o tym, no bo to jest od razu jakiś taki cockblock po prostu dla drugiej strony, że nie ma szans, żeby ona później chciała z tobą się w jakiś sposób umawiać. Piąta rzecz. Twoje życie jest do kitu. Twoje życie jest do kitu, twoje życie jest do dupy, nie podoba ci się, nie jesteś szczęśliwą osobą ze swoim własnym życiem, więc jak ja to zawsze powtarzam, w jaki sposób ty masz zaprosić kogoś do swojego domu, skoro jest w nim bałagan? Jak można zaprosić kogoś do swojego domu, jeśli jest w nim bałagan? Jak możesz zaprosić jakąś dziewczynę, czy partnera, partnerkę do swojego życia, skoro w tym twoim życiu jest bałagan? Skoro ty go nie lubisz, skoro to twoje życie jest do kitu? To jak możesz zaprezentować tej osobie, że jak ona się stanie częścią tego życia, to ono będzie fajne? No tak się nie stanie. Prawdopodobnie ona dołączy do części twojego życia i wtedy jej życie stanie się też do kitu. I tutaj znowu, nie chodzi o to, że twoje życie już musi być idealne, już musi być twoim życiem marzeń, masz być szczęśliwym człowiekiem, który chodzi i się cały czas uśmiecha. Nie. To mało kto ma taką możliwość i taki właśnie tego typu komfort. Natomiast ważne jest, żebyś ty miał plan na swoje życie, żebyś ty wiedział, co chcesz robić w tym swoim życiu i zmierzał właśnie w tą stronę. Ja zauważyłem, że kobiety nie są koniecznie wymagające odnośnie tego, jak twoje życie wygląda teraz. Ja poznałem moją żonę na przykład w momencie, kiedy moje życie było w jednym z kryzysowych jego punktów,
I mimo tego po prostu ona widziała potencjał, który we mnie drzemał. Dlatego zeszliśmy się razem. Nie musiałem jeszcze wtedy, mogłem być w sytuacji zaraz po swoim bankructwie i tak dalej. Natomiast właśnie kiedy poznałem ją, ona potrafiła dostrzec ten potencjał. I właśnie dziewczyny, one potrafią dostrzec potencjał w mężczyźnie. Nawet jak jesteście w liceum jeszcze, że boję, żeście nic nie osiągnęli w swoim życiu praktycznie, to często ludzie się schodzą, bo dziewczyna po prostu potrafi dostrzec, że ten facet ma przyszłość, że ten facet dobrze myśli, że ten facet jest rozsądny, kieruje się pewnymi zasadami, ma swój kręgosłup moralny i ma też swoje cele. Więc ja chcę być z nim. Na tej zasadzie rozumują, więc ty koniecznie musisz mieć plan na całe swoje życie. Właśnie do tego służy wyzwanie 90 dni, żeby taki plan stworzyć i zacząć go realizować. Więc trzeba mieć plan i podążać w tą stronę. I właśnie tutaj chciałbym cię gorąco zaprosić na webinar, który poprowadzę w najbliższą niedzielę o godzinie 17. Na tym webinarze właśnie nauczę cię rzeczy, w jaki sposób zacząć ogarniać swoje życie, ogarniać siebie, być lepszym człowiekiem, osiągać więcej. Będzie to webinar na żywo, więc masz tutaj wyjątkową szansę, żebyśmy się spotkali na żywo. Będzie możliwość zadawania pytań, więc zapisz się, kliknij link tutaj w prawym górnym rogu, jest, albo ewentualnie pod tym filmem znajdziesz link właśnie wyzwanie90dni.pl/webinar i tam odbierzesz od razu sobie darmowe zaproszenie, więc zrób to teraz, zanim będziesz kontynuować oglądanie tego filmu. Punkt szósty, nie masz znajomych. Bardzo często ludzie są introwertykami, nie? Ja sam jestem po części introwertykiem, lubię czas spędzać samotnie, w swoim domu, kiedy pracuję. Nie lubię pracować w grupach, lubię pracować samodzielnie, pomimo tego, że zatrudniam ludzi i tworzymy różne tam drużyny w różnych projektach. To ja jednak, jeśli mam swoją pracę do wykonania, lubię ciszę, lubię spokój, nie lubię, żeby ktoś mi przeszkadzał. I doskonale tu potrafię zrozumieć, że niektórzy ludzie nie mają takiej dużej potrzeby gromadzenia wokół siebie dużej ilości znajomych, nie muszą być dużą towarzystwa. Natomiast jeśli ty masz poznawać nowych ludzi, jeśli ty masz w końcu trafić na tą swoją wybrankę życia, to musisz mieć znajomych przecież, musisz mieć jakichś tych ludzi znać, żeby poprzez nich właśnie rozszerzać to swoje grono znajomości. Musisz mieć tych ludzi dookoła siebie, żeby ćwiczyć właśnie interakcje międzyludzkie, żeby nie być dziwakiem, nie być człowiekiem, który się z nikim nie potrafi dogadać. Więc mimo tego, że jesteś introwertykiem, to powinieneś właśnie pracować nad tym, żeby jednak tych ludzi dookoła siebie gromadzić. Właśnie po to, żeby mieć pewne spektrum po prostu ludzi, z których później możesz wybrać tą swoją wybrankę albo spośród ich znajomych, żeby też nie być osobą właśnie jakąś żyjącą na odludziu, która nie potrafi się zachować w towarzystwie. Siódmy punkt. Masz wkurzający charakter. Masz wkurzający charakter, tak, to może boleć te słowa, które teraz powiem, ale być może masz wkurzający charakter. Są ludzie, którzy są wkurzający. Ludzie, którzy mają albo przerośnięte na przykład swoje ego. Uważają, że są lepsi od innych, mimo tego, że gówno w życiu osiągnęli, to po prostu ktoś im tak nagadał w dzieciństwie i przejęli sobie taką zasadę, że chodzą co już z podniesionym nosem, mimo tego, że sami za wiele nie zrobili, nie? Są ludzie, którzy cały czas wiecznie narzekają i wkurzają wszystkich naokoło. Narzekają, cały czas im wszystko się nie podoba. Nikt nie chce przebywać w towarzystwie tego typu człowieka. Po co? Pojedziemy gdzieś na wycieczkę, a ten będzie cały czas marudził, zrzędził, narzekał. Więc nad tym też pracuj. Jest dużo filmów na naszym kanale odnośnie narzekania, więc też polecam ci subskrybować i oglądać właśnie te filmy. Jest chyba teraz już około 400 kilkudziesięciu filmów na naszym kanale i znajdziesz właśnie tam odpowiedzi na pytanie, jak się tego narzekania ze swojego życia pozbyć. Możesz mieć też jakieś inne cechy charakteru, które właśnie sprawią, cecha charakteru, że się lubisz kłócić z ludźmi, że jesteś osobą konfliktową, że zawsze jesteś na nie. Zawsze musisz komuś udowadniać, że ty masz rację. To wkurza ludzi, no. Co ci to da, że udowodnisz komuś, że masz rację? Skoro ludzie cię nie będą lubić. No, będziesz mieć masę ludzi dookoła ciebie, którzy przyznają ci rację, ale nikt z tobą, jak będzie trzeba wyjść na piwo, czy pograć w koszykówkę, czy w coś innego, to nikt nie będzie chciał z tobą iść. Bez sensu, nie? Więc postaraj się pracować nad różnymi cechami swojego charakteru. Na pewno na naszym kanale tutaj właśnie znajdziesz dużo filmów, które ci wskażą, gdzie są te jakieś słabe punkty i warto nad nimi pracować. Ja nie nagrywam po to tych filmów, żeby cię obrazić, żeby w jakiś sposób cię zdołować. Nagrywam je tylko i wyłącznie po to, żebyś mógł dostrzec w sobie pewne rzeczy, które są do poprawy i zaczął je poprawiać. No na tym to polega, żadnych emocji w stosunku do tego. Po prostu siądź, weź tą listę, tak jak mówię, którą tutaj ci mówię, wypisz na kartce rzeczy, nad którymi musisz zacząć pracować, zacznij szukać materiałów, które ci w tym pomogą i zacznij robić robotę, no i tyle. To jest prosta sprawa. Nie ma się co mazać nad sobą, nie ma się co użalać, tylko trzeba zacząć działać. Chcesz mieć zajebiste życie, czy nie? Chcesz mieć fajne życie, czy nie?
Czy wolisz narzekać? Czy wolisz mieć postawę roszczeniową? Winić wszystkich innych ludzi naokoło siebie, tylko nie siebie samego za to właśnie, jak wygląda twoje życie? A jest, niestety jest tak i taka jest prawda. Twoje życie wygląda tak, bo właśnie takie decyzje w nim podejmujesz. Bo takie decyzje podejmujesz. Jak masz skończone 18 lat, odpowiadasz w 100% za siebie, możesz zrobić co chcesz z tym swoim życiem. Więc nie możesz winić absolutnie nikogo za swoje jakieś porażki. I tutaj też nad swoim charakterem po prostu pracuj, trzeba to robić. Ósma rzecz. Ograniczające przekonania. Ograniczające przekonania, które są w twojej głowie na temat związków, na temat ciebie, na temat płci przeciwnej. Bardzo często na webinarach, właśnie tutaj przypominam ci, żeby się zapisać, opowiadam, jak pozbyć się tych ograniczających przekonań. A jak one mogą wyglądać? Mogą wyglądać na przykład tak, że ty uważasz, że wszystkie kobiety lecą na kasę. Albo że ty uważasz, że wszystkie kobiety są złe, bo na przykład miałeś pierwszą dziewczynę i ona cię zostawiła, albo cię zdradziła, skrzywdziła cię w jakiś sposób, coś ci niemiłego powiedziała i uważasz, że wszystkie kobiety są złe. Z takim nastawieniem będziesz po prostu odrzucać te kobiety, nawet na etapie podświadomym po prostu, mimo tego, że się z kimś umówisz i pokażesz, że chciałbyś się z kimś spotkać, to będziesz po prostu wysyłać im sygnały, że nie lubisz kobiet. Może być ograniczające przekonanie, że związki kojarzą ci się z cierpieniem, że kojarzą ci się z czymś przykrym, bo obserwowałeś na przykład rodziców, jak się kłócili ciągle, jak się rozwiedli, nie miałeś szczęśliwych po prostu wzorów w swojej rodzinie, żeby móc nauczyć się, jak te związki tworzyć i przez to teraz masz takie przekonania, a nie inne. A możesz mieć przekonania na temat siebie, że na przykład ty się do niczego nie nadajesz, że ty nie zasługujesz na to, żeby mieć partnerkę i tak głęboko sobie to w głowie już zakorzeniłeś pod świadomości, że nawet nie próbujesz, więc warto nad tym też pracować. W wyzwaniu 90 dni bardzo mocno pracujemy właśnie nad twoimi przekonaniami, nad twoją wizją świata i ciebie i relacji, jakie zachodzą między ludźmi, więc masz narzędzia konkretne, jak z tym sobie radzić. Kolejna rzecz, brakuje ci decyzyjności, 9. Brakuje ci decyzyjności, czyli jesteś taką wiecznie po prostu rozczłapaną fajtłapą, która nie wie w życiu, czego by chciała, nie potrafi podjąć żadnej decyzji. Jak to się może objawiać? No nawet tak, że chcesz się umówić z dziewczyną, dzwonisz do niej i mówisz, no słuchaj, chciałbym się z tobą umówić, kiedy masz czas, a kiedy ci pasuje, jaki dzień ci pasuje, a gdzie byś chciała iść, a co byś chciała robić? Kobiety nienawidzą czegoś takiego. Nienawidzą czegoś takiego. Nienawidzą facetów, którzy nie potrafią się zachować jak faceci. Tego uczę też właśnie na naszych szkoleniach Perfect Dating i Wyzwania 90 dni, że jeśli człowiek chce, zwłaszcza mężczyzna, nie, chce z kobietą stworzyć zdrową relację, to powinna być relacja jak w tańcu. Jak w tańcu, kiedy facet potrafi prowadzić kobietę, kiedy facet potrafi tej kobiecie wskazać drogę i ona wtedy podąża za nim. Natomiast jeśli facetowi brakuje decyzyjności, jeśli on sam nie wie, w którą stronę chce iść, to jak ona ma za nim podążać? A ona sama nie chce wybierać drogi. Większość kobiet chce być po prostu z facetem, iść razem przez to życie, ale tak, żeby mężczyzna tutaj potrafił jej wskazać, w którym kierunku idziemy. I dzięki temu też kobieta wtedy potrafi zaufać mężczyźnie, poczuć się bezpieczna w jego towarzystwie. Więc tego też musisz się nauczyć, musisz zacząć nad tym pracować. 10. Czekasz na księżniczkę. Czekasz na pewną wizję kobiety, która nie istnieje w ogóle w naszym świecie. Wiele facetów ma właśnie, kobiet zresztą też, mają jakieś swoje wyimaginowane wizje tego, jak człowiek powinien wyglądać, ten idealny partner, które są stworzone na podstawie kolorowych pisemek, jakichś artykułów na pudelku, czy w innych stronach bardzo ważnych w internecie oczywiście, nie? Czy na podstawie filmów i tworzą sobie wtedy jakiś wizerunek, że ta kobieta ma być idealna i tak dalej. Później jak ona nawet leciutko odstaje od tego ideału, no to od razu ją skreślają. Wiele osób ma właśnie takie przekonanie i szuka takiej osoby, która nie istnieje w ogóle na naszej ziemi, więc warto zejść na ziemię. Warto zejść na ziemię, warto poznać ludzi, dowiedzieć się tego, jacy są, że każdy ma swoje wady, że nikt nie jest idealny, że kobiety też czasem puszczają bąki i tak dalej, i że świat nie jest taki idealny, jak ci się wydaje po filmach, tylko że jest po prostu normalny. Jest normalny, każdy ma błędy, każdy popełnia błędy, każdy ma swoje wady. I chodzi o to, żeby znaleźć osobę po prostu, z którą ty będziesz bardzo szczęśliwy, w której się zakochasz, z którą będziesz w stanie stworzyć właśnie szczęśliwy związek, a niekoniecznie osobę, która jest jakimś ideałem, bo ideały faktycznie nie istnieją. Rzecz 11. Może być tego typu, że jesteś potrzebujący. Jesteś potrzebujący, więc od dawna nie miałeś związku, albo może nigdy jeszcze nie miałeś związku i pierwsza dziewczyna, która po prostu zgodzi się, żeby się z tobą umówić, od razu będzie się czuła jako jedyna kobieta na ziemi, że ją osaczysz, że będziesz wysyłać jej co 2 godziny SMS-a, będziesz co chwilę dzwonić, nie dasz jej w ogóle przestrzeni życiowej, osaczysz ją i przez to ona nawet pomimo tego, że może byś się jej podobał, to nie będzie się chciała z tobą spotykać. Kobieta lubi mieć wybór, ona lubi mieć swoją przestrzeń, lubi być tą osobą, która, okej, facet mówi, idziemy tu i tak dalej, ale ona lubi czuć, że może zawsze powiedzieć tak lub nie.
lubi czuć, że nawet w związku nie jest z tobą dlatego, bo musi być, tylko jest dlatego, bo chce, bo to jest jej decyzja, to jest jej wybór. Więc nie możesz być osobą, która właśnie osacza, która jest zbytnio taka natrętna, bo to będzie odrzucać innych ludzi w stosunku do ciebie, nawet przyjaciół, nie tylko w związkach właśnie jakichś romantycznych, nie? Kolejna rzecz, 12. No, masturbujesz się. To jest kolejna rzecz, która może wpływać na to, że nie możesz sobie znaleźć partnerki. To jest to po prostu, że twój naturalny... Dlaczego w ogóle chcemy znaleźć partnerkę? No, z jednej strony jest to społecznie bardzo wskazane, nie? No, że jak ktoś nie ma partnera czy partnerki, no to jest uznawany jednak za takiego troszkę przegrywania życiowego. Więc z jednej strony jest ta presja społeczna, no ale z drugiej strony jest oczywiście nasza osobowość, czyli to, że mamy swoje hormony, że mamy swój sposób myślenia, że mamy swój pociąg do drugiej płci przeciwnej przeważnie, albo tej samej, to już zależy jak to lubi. I przez to właśnie znajdujemy sobie partnera. No nie znajdujemy sobie partnera dlatego, żeby po prostu mieć nowego przyjaciela w życiu, tylko dlatego, że czujemy po prostu gdzieś w środku, że kurczę, chciałbym trochę ten, nie? I czujesz to? I umówmy się, że po to ludzie się łączą w pary. No tak jak zwierzęta po prostu, to jest nasz zwierzęcy instynkt pewien. I jeśli tego instynktu zabraknie, no to ty nie będziesz mieć wystarczającej motywacji do tego, żeby w ogóle wyjść na ulicę, poznać kogoś, żeby z kimś porozmawiać. Oczywiście nie upraszczam tutaj w ten sposób, że tylko znajdujemy sobie jakiegoś partnera czy partnerkę, żeby zaspokoić swoje potrzeby seksualne, ale jednak jest to element bardzo istotny, który nas do tego motywuje. Jest to element bardzo istotny i oprócz tych wszystkich pięknych, romantycznych wizji, że się zakochujemy, miłość i tak dalej, to mówmy się i nie oszukujmy się tutaj, że jednak ta część seksualna jest istotna. Więc jeśli ty ją sobie sam po prostu cały czas zerujesz, no to nie będzie szansy na to, żeby twój organizm właśnie poczuł ten pociąg do kogoś, do drugiej osoby, nie? I nie będziesz mieć motywacji, żeby kogoś poznawać. 13. Brakuje ci umiejętności, po prostu brakuje ci skilla, brakuje ci umiejętności tego, jak poznawać tych ludzi, brakuje ci umiejętności tego, w jaki sposób właśnie tworzyć związek. Uczymy tego właśnie i w Akademii Związków Perfect Dating, w Wyzwaniu 90 dni też troszeczkę w małym stopniu. Właśnie uczymy tego, w jaki sposób w ogóle funkcjonują kobiety i mężczyźni. Jakie są różnice między kobietami a mężczyznami, bo to trzeba zrozumieć. Jeśli ty nie rozumiesz tego, że facet myśli inaczej niż kobieta, że faceci myślą bardziej na polu logicznym, natomiast kobiety bardziej na polu emocjonalnym, jeśli nie jesteś w stanie dostrzec tych różnic i wiedzieć, jak się komunikować z kobietą, że inaczej będziesz rozmawiać ze swoim kumplem, a inaczej będziesz musieć rozmawiać z jakąś swoją partnerką czy dziewczyną, którą umawiasz się na randkę, to jest zupełnie inny język, zupełnie inne podejście, zupełnie inna forma komunikacji i trzeba to umieć, trzeba to po prostu znać. Właśnie uczymy tego, ja to dostrzegłem wiele lat temu w swoim życiu. Próbowałem właśnie i zaimponować kobietom w sposób takim, jak można imponować swoim kumplom. Próbowałem w jakiś sposób rozmawiać w ten sposób jak z kumplami i niestety nie zawsze to się odbywało. Są dziewczyny, które mają oczywiście bardziej tą rozwiniętą logiczną część swojego umysłu, które są bardziej podobne do mężczyzn, jeśli chodzi o sposób rozumowania, czucia, myślenia, ale jednak większość z nich ma ten mocniejszy pierwiastek kobiecy i z nimi trzeba wiedzieć, jak się komunikować właśnie na tym poziomie emocjonalnym, wiedzieć po prostu, jak kobieta funkcjonuje, nie? 14. rzecz to jest taka, że po prostu jesteś synkiem mamusi. Co przez to rozumiem? Rozumiem to przez to, że jesteś dalej dużym dzieckiem, ale nie takim dużym dzieckiem jak ja, bo ja i moi wszyscy przyjaciele jesteśmy dużymi dziećmi. My się czasem zachowujemy jak gówniarze najmniejsze, ale uważam to za dobrą cechę, bo czasem trzeba, żeby nie zapomnieć po prostu o tej swojej spontaniczności, o tej swoim wariactwie młodzieńczym. Natomiast tu chodzi mi o te negatywne cechy. Negatywne cechy, że nie potrafisz sobie wyprać ubrań, jakby zamknęli ci sklep z jedzeniem obok ciebie, to byś umarł z głodu, bo nie potrafisz sobie nic ugotować, nie mieszkasz w sypie jakimś, wiesz, nie potrafisz w ogóle żyć, nie, samodzielnie. Że dotychczas, powiedzmy, w młodości gdzieś twoja mama dbała o ciebie, prała ci, gotowała, zajmowała się tobą i w momencie, kiedy zacząłeś żyć na własną rękę, to nagle jesteś po prostu jak małe dziecko, jak trzylatek, którego by zostawić samego, nie jesteś w stanie utrzymać siebie. To dla kobiet, kobiety owszem, mają instynkt ten macierzyński, więc lubią się opiekiwać mężczyznami. Lubią, to my zwłaszcza wiemy, faceci, jak jesteśmy chorzy, jak już mamy 36,7, temperaturę z wysoką, prawie śmiertelną, no to już wiemy, że tam dziewczyny lubią się nami opiekować, nie? A my wtedy lubimy jeszcze troszkę właśnie te choroby wszystkie, no, w stosunku do nich przesadzać, nie? Ale to jest inna sprawa. Natomiast musisz po prostu umieć dbać o siebie, musisz dbać o siebie, musisz zadbać o siebie. Nie może być tak, że w związku jesteś uzależniony od drugiej osoby.
To prowadzi do różnego rodzaju patologii, przede wszystkim patologii w podejściu i w myśleniu twoim. Powinieneś umieć dbać i żyć samodzielnie, być człowiekiem, który jest w stanie żyć samodzielnie, jest w stanie być szczęśliwy samodzielnie, mieć ogarnięte życie, a wtedy zapraszać do tego inną osobę. Tak, żebyście razem byli partnerami, a nie po prostu takimi, wiesz, ludźmi, którzy są uwięzieni w sobą i jakby, nie daj Boże, ta druga osoba odeszła, no to nie są w stanie sami się utrzymać, nie są w stanie w ogóle sami przeżyć. To jest 14. 15. jest taka, że po prostu najzwyczajniej w świecie nigdy jeszcze tego nie próbowałeś. Być może właśnie jesteś gościem, który, tak jak ja, gdzieś tam w swojej młodości nie radził sobie w tych związkach i później zapomniałeś o tym temacie w swoim życiu. Bardzo wiele osób mam takich w wyzwaniu 90 dni, które mają tam po 30 parę lat czasem i po prostu no, nie udało im się gdzieś w młodości, tam pierwszy, drugi jakiś związek, albo w ogóle się nie zaczęły te związki, no bo ktoś ich wtedy nie zaakceptował, odrzucił, no i oni już jakoś zapomnieli, skupili się na swojej karierze, na innych jakichś częściach życia. No i nagle wracają do tematu tam po 15 latach i trzeba wszystko zacząć od nowa. Więc być może jeszcze nie spróbowałeś tego i nie wiesz, jak fajnie jest być w związku. Może po prostu nie wiesz i dlatego no, to tak jak człowiek, jak czegoś nie wiemy, jak coś smakuje, to nie, nas do tego nie ciągnie, nie? Więc może to jest taki temat w twoim życiu, że właśnie trzeba by spróbować może, nie? Może jakoś nawet nie mieć jakichś wielkich wymagań, po prostu przejść przez ten pierwszy związek, przez ten pierwszy raz, tylko i wyłącznie po to, żeby nie być właśnie w tym temacie, nie startować od samego początku, po to, żeby nie bać się, żeby mieć jakiekolwiek tam doświadczenie i później dopiero zacząć szukać według jakichś wymagań tej swojej księżniczki. Więc czasem warto po prostu spróbować tego związku, poczuć jak to jest, chodzić z dziewczyną za rękę, umawiać się na randki, być fajnym teamem po prostu dwuosobowym, który idzie sobie przez życie, może ci się to spodoba, może dotychczas po prostu nie miałeś okazji tego poznać i dlatego właśnie jesteś sam. No i to jest właśnie tych 15 punktów. Zanim powiem ci, obiecałem ci jeszcze o trzech rzeczach, że opowiem, które nie przeszkadzają ci w tym właśnie, że nie jesteś z kimś w związku, a które pewnie wydaje ci się, że przeszkadzają. Więc o tym za chwilę, ale chcę ci przypomnieć o tym właśnie, żebyś zapisał się na ten darmowy webinar, który poprowadzę dla ciebie w najbliższą niedzielę o godzinie 17. Pod tym filmem znajdziesz właśnie link z zapisem. I również tutaj w prawym górnym rogu w karcie będziesz mieć też ten link, właśnie wyzwanie 90 dni łamane przez webinar, wyzwanie90dni.pl/webinar. Skorzystaj z tej szansy, no bo nie codziennie trafia się taka okazja, żeby właśnie za darmo dostać tej jakości wiedzę. No i na koniec te trzy rzeczy, o których ci obiecałem, które wydaje nam się, że są blokadą i przez które my czekamy w swoim życiu, aż je osiągniemy. Pierwsza rzecz jest taka, że część facetów uważa, że kobiety lecą na kasę, więc trzeba mieć dużo tych pieniędzy. No to jest totalna bzdura. Prowadzę już szkolenia od kilkunastu lat z tej tematyki i widzę, że absolutnie nie ma znaczenia, ile ktoś ma pieniędzy. Tak samo sobie mogli radzić u mnie na szkoleniach ludzie, którzy mieli ciężkie miliony i tak samo ludzie, którzy nie mieli absolutnie żadnych pieniędzy. Nie ma to w ogóle znaczenia. Kobiety nie lecą na kasę. W większości, no. Powiedzmy, że są jakieś tak zwane blachary, ale myślę, że taka kobieta nie jest absolutnie twoim targetem. Nie chcesz mieć takiej dziewczyny, która leci na kasę, bo co z tego? Nawet może, dobra, zarobisz dużo kasy, poderwiesz ją, ale znajdzie się ktoś, kto ma trochę więcej od ciebie i ona do niego ucieknie, bez sensu. Warto, żeby kobieta była dlatego z tobą, bo cię kocha za to, jaki jesteś, a nie za to, że masz pieniądze. Więc tu ci mogę powiedzieć, że absolutnie pieniądze ani ci nie pomogą w żaden sposób w zdobyciu fajnej kobiety, w ogóle ci nie pomogą. Nie będą mieć, masz teraz powiedzmy mało, będziesz mieć bardzo dużo, nic się nie zmieni. Te inne punkty właśnie są ważne, które wymieniłem 15. Ten punkt tutaj nic nie zmieni. Albo się nauczysz teraz, jak to robić, albo tu pieniądze nic nie zmienią. Nie będzie żadnej różnicy, a wręcz może być różnica na gorsze, że właśnie znajdziesz sobie później kobietę, która leci na twoje pieniądze, a to nie jest dobre wyjście w życiu. To nie jest dobre wyjście w życiu, nie będziesz szczęśliwy w takim układzie. Druga rzecz, której właśnie, która nie ma znaczenia za bardzo na to, że jesteś sam, to jest twój wygląd. I nie mówię tu o wyglądzie w sensie, jak się ubierzesz, czy zadbasz o siebie, jaką masz fryzurę, tylko raczej o wyglądzie po prostu, jak wygląda twoje ciało. Zauważ, że są ludzie, którzy są paskudni jak po prostu noc. Premier Silvio Berlusconi, czy ten mały, taki niski, Danny DeVito, co grał w filmie Bliźniacy. No to są goście, którzy są jednymi z największych amantów w Hollywood, czy w świecie właśnie tego show biznesu. A są paskudni po prostu, mali, jak jakieś właśnie karykatury wyglądają, nie? I sobie radzą. Dlatego właśnie, bo liczy się twój charakter. My na szczęście w stosunku do kobiet mamy ten plus, że kobiety prawie nie patrzą na wygląd. Czasem będą mówić, o jaki przystojny i w ogóle, ale tak naprawdę to ten brzydal może ją 10 razy łatwiej nawet poznać, jeśli ma umiejętności, niż jakiś super przystojny facet, któremu brakuje pewnych skilli czy pewnych cech charakteru.
Więc nie przejmuj się zupełnie swoim wyglądem, pracuj nad swoim charakterem. To jest ważne. My niestety jako faceci już w stosunku do kobiet jesteśmy bardziej płytcy. No i my na ten wygląd troszkę bardziej zwracamy uwagę niż kobiety. Ale tutaj też się liczy bardzo mocno charakter i nawet nie tyle wygląd, co to, że kobieta czuje swoją seksualność, że ona w stanie jest po prostu ten seksapil okazać, nie w sposób taki, że wiesz, że ubierze wielki dekolt, tylko swoim zachowaniem, właśnie tym, w jaki sposób ona czuje się sama ze sobą. No i punkt trzeci to jest to, że wcale nie musisz być sukinsynem, żeby znaleźć sobie kobietę. Często jest takie przeświadczenie, że mężczyzna to musi być chamem, sukinsynem i tak dalej, żeby kobieta go zechciała, bo one lubią bad boyów i takich złych chłopców. No niestety to nie jest do końca prawda. Pewne cechy tak, pewność siebie, odwaga, takie poczucie bezpieczeństwa, które są w stanie zapewnić. I to właśnie, że jesteś takim dużym chłopcem, czyli robisz często jaja różne, kobieta się czuje fajnie w twoim towarzystwie, wesoło, to owszem działa na plus. Natomiast to, że ty będziesz złym człowiekiem, że będziesz oszukiwał innych, lał po mordzie i będziesz po prostu źle ją traktował, w żaden sposób nie wpłynie na to, że kobieta będzie chciała się z tobą spotykać. To jest takie błędne przekonanie, które często faceci mają, bo nie potrafią się wyskalować po prostu. Albo są totalną pipą w życiu, albo sukinsynem, złodziejem i kryminalistą, a nie potrafią znaleźć tego złotego środka. Żeby być człowiekiem uczciwym, ale takim, który ma swoje, zna swoją wartość i wie po prostu, jak należy się zachować. Więc tyle chciałem ci przekazać na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten film dał ci do myślenia. Napisz, tak jak mówię, w komentarzu tutaj, napisz, które punkty ciebie dotyczą, nad którymi chcesz popracować. Może są jakieś inne punkty, które można by tu dodać do tej listy, więc też chętnie podyskutujemy w komentarzach. No i oczywiście subskrybuj nasz kanał, a ja na dzisiaj się z tobą żegnam, więc trzymaj się, miej dzisiaj wspaniały dzień. Cześć!